Mamy mikrourazy, ale myślę, że do meczu w Warszawie wszyscy zawodnicy powinni być do dyspozycji. Piotr Malarczyk również w tym gronie jest? Również. Czy ten jego uraz dwugłowego mięśnia już tam gdzieś? Trenuje na pełnych obrotach. I nic się może nie zdarzyć do tego czasu, czy się może zdarzyć, że jednak pojedziemy bez Piotra? Trenuje. Patrząc sportowo bym powiedział, trenuje, jest zaangażowany w trening, przygotowuje się do meczu na Mazienkowskiej. Ale to panu pewnie też nie ułatwia zadania, że no bo pewnie ta wizja tej obrony jest, jak ten zespół ma grać, a że może gdzieś tam w sobotę czy kiedyś to ogniwo wypaść. Musimy rozgraniczyć rzeczy sportowe, na które mamy wpływ, od rzeczy organizacyjnych, na których nie mamy wpływu. Jesteśmy tutaj jak gdyby tylko stroną. Ja robię wszystko, żeby sportowo Korona była do tego meczu przygotowana jak najlepiej. Ewentualne zastępstwo Krzysiek Kiercz czy Rafał Grzelak, no bo Krzysiek rosnął szansę z Krakowią. I Michał Wrześniewski. To jest ta trójka, która jest brana pod uwagę. Oczywiście bierzemy różne scenariusze pod uwagę, natomiast nie dywagujmy, nie roztrząsajmy tego tematu. Piotrek trenuje, jest zaangażowany w zajęcia, jest zdrowy i to jest dla nas najważniejsze. Panie trenerze, obsada bramki, bo patrząc na ten ostatni mecz, no to też Darek Tyla nie pomógł. Coś pan tutaj przewiduje, że może być jakaś zmiana w Szymułkowskiej. Ale też nie popełnił żadnego jakiegoś rażącego błędu. Tak, rozmawialiśmy już prędzej, to jest tak, że to jest ciężka pozycja, jak wiemy. Niekiedy wymagamy od bramkarza rzeczy nieprawdopodobnych, niemożliwych, bo to zarówno jest zapobiega utracie bramki, ale i dodaje takiej dodatkowej pozytywnej energii zespołowi. Natomiast Darek broni solidnie, przewidywalnie bym powiedział. Mamy dwóch na dzisiaj bramkarzy, których bierzemy pod uwagę. I bierzemy dwa scenariusze pod uwagę. I powrót Zbyszka do bramki, który również tak jak poprzednik Piotrek Malarczyk jest na pełnych obrotach, dobrze wygląda motorycznie. Mamy tutaj jak gdyby taką wybór. I mamy jeszcze dwa treningi i na tych zajęciach podejmiemy decyzję, który czy zostaje Darek w bramce, czy Zbyszek. No i właśnie, i atak, bo też pan ma wybór, ale to jest malutki wybór, czyli albo Michał Przybyło, albo Przemek Trytko i nic więcej na razie. No jest Hubert Laskowski. Wie pan, to jest tak, że prędzej uprzedzaliśmy. Moja rola jako trenera to jest robienie z tych młodych zawodników na bazie starszych, jak tutaj Paweł jest koło nas, jak najlepszych zawodników. I musimy się liczyć z tym, że ci chłopcy będą dostawali szansę. Ja wiem, że my wszyscy sympatycy Korony, klub, a tym bardziej my, pamiętajmy, że my z tego żyjemy, jak gdyby chcemy mecze wygrywać. Nie chcemy, szczególnie przed swoją publicznością, odnosić porażek. Natomiast to jest takie koło, które się zatacza. Podjęliśmy jakąś decyzję parę miesięcy temu, panom, żebyście za waszym pośrednictwem przekazali to sympatykom klubu, że gdzieś z różnych powodów Korona pójdzie w tym kierunku. I na pewno takie mecze nie ułatwiają nam pewnych rzeczy, ale tutaj decyzje już zostały podjęte i my w tym kierunku pójdziemy. I myślę, że mecz z Krakowią, chociaż przegrany, i bardzo nas zabolał, bo to wiadomo u siebie, tym bardziej. Natomiast też jakbyśmy rozpatrzyli, to paru tych młodych zawodników nie zagrało z tego spotkania. Natomiast wynik jest taki, że gdzieś tam poszła informacja, że mecz w naszym wypadku taki był, jaki był. Ale jak teraz patrzymy już z perspektywą czasu, na ilość oddanych strzałów, na sytuację, to ci młodzi zawodnicy nasi nie zagrali, tak powiedziałem, złego spotkania i na pewno gdzieś w tym kierunku dalej pójdziemy, bo uważam i wszyscy wiemy, że jest to jedyna droga, żeby Korona za jakiś czas miała pożytek z tych młodych piłkarzy. No właśnie, ale jest dwóch obcokrajowców na testach, Belg i Węgier, obaj ofensywni, Maksim Kosy. Maksim wyjechał. Węgier jeszcze widzieliśmy, jest. Jest, był na zajęciach, natomiast są dwie drogi kontraktowania zawodników. Jedna, kupujemy zawodników gotowych. Patrz, Piotrek Malarczyk, który jest w treningu, po prostu się wykłada pieniądze i się zawodnika kupuje takiego, jak się chce, pod dany system, pod dany klub. Lub druga droga,
szukania zawodników, którzy są bez kontraktu. Tylko pamiętajmy, ci piłkarze najczęściej albo są po urazach, albo przez jakiś okres, tygodni, miesięcy nie trenują, no bo jakiś powód, że ci piłkarze są wolnymi zawodnikami jest. I teraz musimy sobie zawsze odpowiedzieć w takich sytuacjach, czy my mamy czas na kontraktowanie tych zawodników? Czy warto, czy oni na dzisiaj pomogą Koronie w meczu z Legią, z Pogonią? I to są dla nas pytania. Nie ma też innej drogi, jak szukanie wśród tutaj naszych zawodników młodych i wyciąganie, bądź szukanie takich zawodników, ale jest to obarczone czasem i ogromną pracą. Bo z drugiej strony Korony nie stać na kupienie gotowego napastnika. Czyli są te, w Koronie powstają dwa wybory. Albo stawiamy na swoich młodych chłopaków, Pasz Hubert Laskowski, albo jednak bierzemy kogoś takiego po przejściach, który gdzieś może coś kiedyś grał, ale nie wiadomo dlaczego teraz nie gra, jest wolny. To są dwie drogi. Trzecia droga jest, szukamy też, to też nie ukrywamy, szukamy. Ten końcowy okres okienka transferowego ma to do siebie, że pojawiają się nowe nazwiska, których prędzej nie było. Natomiast to jest jak gdyby też inna działka, jak gdyby te szukanie. Dla mnie najważniejsze jako dla trenera to jest praca z tymi zawodnikami ustawiczna cały czas, bo to jest jedyna droga, żeby ci chłopcy robili progres. Pamiętam, że właśnie powiedział pan Hubert Laskowski, bo to jest taki chłopak, który gdzieś tam były dwa mecze tej trzeciej ligi, wobec dwóch strzelił bramki. Tak. Gdzieś tam tak jak Michała przybyły, piłka szuka, ja go tam często widziałem na tych meczach trzeciej ligi. Jak pan ocenia jego potencjał? Bo tak jak pan powiedział, no to Korona chyba nie ma za bardzo wyjścia i musi tych swoich chłopaków no, próbować ogrywać i próbować robić z nich piłkarzy ekstraklasowych. Tego, czego ci chłopcy nie mają, to jest czas. To są wymogi, bo ciężko jest przeskoczyć nagle w meczu, gdzie grają w Myślenicach z Wisłą Kraków. Za chwilę ci sami zawodnicy grają przy prawie 9-tysięcznej publiczności, przy swoich najbliższych kolegach, znajomych mecz tutaj. Gdzie jest telewizja, gdzie są wymogi, gdzie jest doping, to jest, zdajemy sobie sprawę, to są ogromne przeskoki, więc oni potrzebują obycia, nazwijmy to. Tu są ważni też starsi koledzy, którzy wprowadzają i robią to dobrze. Dobrze, że mamy też zawodników bardziej doświadczonych, bo to jest ten czas, który mogą jak gdyby nadrobić szybszą aklimatyzacją na boisku. Hubert dał sygnały, że potrafi strzelać bramki. Piłka go szuka. To są inne trochę parametry niż Michał. To jest zawodnik silniejszy, to jest zawodnik, który lepiej gra w powietrzu. I nawet w tych końcowych fragmentach pokazał, jak wszedł, ta piłka już z tego pola karnego nie wychodziła. Myśmy mieli właśnie takie sytuacje po wrzutkach, gdzie prędzej te piłki albo dostawaliśmy kontry, bądź one wracały. A jak Hubert wszedł, jednak podjął wyzwanie, walczył ze Stretanowiczem, walczył z Polczakiem i ta piłka gdzieś tam ugrzęzła. I między innymi po takiej akcji podaniu Michała Fertow miał strzał w poprzeczkę, więc daje sygnały. Z tym, że też pamiętajmy, nas się rozlicza z punktów. To wszystko możemy ładnie mówić, natomiast liga jest bezwzględna. W lidze trzeba punktować, w lidze liga wymaga, żeby jednak każdy mecz nie tylko wprowadzać tych młodych zawodników, natomiast celem nadrzędnym jest punktowanie. A o te punkty na Łazienkowskiej, panie trenerze, będzie wyjątkowo trudno. Biorąc pod uwagę, że Korona niejednokrotnie dysponowała zdecydowanie mocniejszym składem i na Łazienkowskiej nie punktowała, to teraz no, trzeba by być nie lada optymistą, żeby stwierdzić, że Korona pojedzie tam zapunktować. Powtórzę to, co przed Poznaniem. Piłka jest nieprzewidywalna, piłka jest nieobliczalna i niekiedy w momentach, gdzie się wydaje, że walczy Dawid z Goliatem, pojedynek wygląda tak, jak przedstawiłem. Pokazaliśmy w meczu w Poznaniu, że przy pełnej konsolidacji zespołu, przy małych brakach, jeśli chodzi o piłkarzy, jeżeli mamy ten skład scementowany, nazwijmy to, jesteśmy w stanie rozegrać na wyjeździe nawet u mistrza Polski czy w Warszawie, na to liczymy dobre spotkanie. Leżelek no jednak troszeczkę ma problemów i widać, że ten początek sezonu w Lecha to nie jest to. Legia wydaje się, że jest jednak zdecydowanie stabilniejszy. Ale my liczymy na nasz zespół, liczymy na to, że będziemy agresywni, liczymy na to, że chociaż, że mamy młodych zawodników, ale młodość
to jest takie pozytywne wariactwo. Młodość to jest szybkość, to jest agresja, to jest determinacja. Więc może nam czegoś braknie, co jest związane z jakością, nazwijmy to, ale liczymy na to, że będzie inny koszt. To, co prędzej powiedziałem, że może ta korona będzie trochę inaczej grała niż przez ostatni czas. Natomiast pozytywnie nas zaskoczy. Panie trenerze, bo to jeszcze po drodze jest, nie zapominajmy, mecz Lechii na Ukrainie, także to też na pewno gdzieś tam wpłynie na ten zespół. Czy to panu przeszkadza w takim jakby ustaleniu taktyki na ten mecz? Bo nie wiadomo właściwie, jak trener Berg kogo na kogo postawi. Czy znowu wystawi młodzieża, a da odpocząć tym starszym? Czy jest to też jakaś szansa dla korony, ale no... Kadra Lecha i Legii, pamiętajmy, jest potężna. To naprawdę, tam jest 30 ponad nazwisk takich, że trener ma duży wybór. I w ogóle nie bierzemy jak gdyby pod uwagę, co wymyśli trener Berg. My się koncentrujemy na sobie, bo to jest ważniejsze. Ci nasi zawodnicy młodzi potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy nie tylko zawodników starszych, ale nas wszystkich trenerów i całego środowiska, bo tak jak prędzej mówiłem, to nie jest proste i to jest nasz główny cel. Jasne, że bierzemy pod uwagę różne możliwości, jakim składem wyjdzie Legia, bo to jest ważne, bo jak zagra Saganowski, to będzie inna Legia, a jak zagra Nikolic, to też będzie inna Legia, bo to są inne typy piłkarzy, inne zachowania, inne nawyki. Natomiast, tak jak mówię, to szkoda czasu im na dzisiaj, teraz poświęcać, jeszcze przed dzisiejszym meczem w Kijowie, bo i tak de facto nie wiemy, jak ta Legia zagra, więc cały dzisiaj energię koncentrujemy na naszych zawodników. W tych ostatnich meczach to schodziłeś po godzinie właściwie, tak? To wynika z tego, że brakuje ci pary po tej jakby przerwie tej półrocznej, czy jak? Czy trener tak decyduje? Przede wszystkim trener decyduje o tym, kto schodzi, kto wchodzi, tak? Ale na pewno też potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby zagrać całe spotkanie. Potrzebuję jeszcze troszkę treningów i czasu. Dlatego z trenerem też rozmawiamy. Zawsze podczas meczu dajemy sobie sygnały, ile jeszcze ewentualnie mogę zagrać i wtedy następuje zmiana. No właśnie, bo ten mecz w Lubinie to był taki chyba twoje, naprawdę taki, nie wiem, czy na głodzie piłki to chyba najlepszy taki, że rzeczywiście, a później trochę było słabiej. No tam cała drużyna, trzeba przyznać, bardzo dobrze zagrała. Ogólnie wejście w ligę mieliśmy bardzo dobre. Na Zagłębiu to potwierdziliśmy, teraz przytrafiły nam się słabsze mecze, można powiedzieć. I trzeba szybko zejść z tej ścieżki i zacząć znowu punktować. Trudno jest, Paweł, wrócić po takiej jednak półrocznej przerwie takich treningów bardziej indywidualnych niż gdzieś tam typowo zespołowych w rezerwach, no to powiedzmy gdzieś to inaczej wszystko wygląda. Na pewno jest troszkę inaczej, jak się nie gra meczy przez pół roku, ale ja akurat nie mam z tym większych problemów. Po jakiejś przerwie, czy to wakacyjnej, czy to świątecznej, potrzebowałem góra 3 tygodni, żeby już być przygotowanym. Taki mam organizm, żeby być przygotowanym do treningu. Tak było i teraz. Po 3 tygodniach dawałem znać trenerowi, że już się dobrze czuję. A było zwątpienie, że już możesz nie zagrać dla korony w pewnym momencie? Nie było takiego zwątpienia, absolutnie. Ale ty już rozegrałeś trochę meczów na Legii. To dobre mecze, jak ty oceniasz, bo to się rzeczywiście mówi tak, że korona jest skazana na porażkę, no ale z drugiej strony pojechaliście do Lubina, gdzie też korona by miała reprezentacyjne, jak to się mówi, składy i też tam nigdy nie wygrała, to samo na Lechu, no i teraz... Piłka jest nieprzewidywalna, no. Wygraliśmy na Zagłębiu Lubin, mieliśmy to, co pan powiedział, lepsze składy i tam przegrywaliśmy zawsze, tak, a Zagłębie też różnie było, raz mieli bardzo dobry skład, raz taki sobie też z nami wygrywali. Także na Lechu ja nie zdobyłem nigdy punktu, tak. Teraz to nam się udało. Na Legię też pojedziemy na pewno po zdobyć jakieś punkty, bo po to się gra w piłkę, żeby zdobywać punkty, strzelać bramki. Ja nie ukrywam, że też upatruję w tym dwumeczu w Lidze Europy, że Legia mimo wszystko nie wystawi jakiegoś podstawowego składu i wystawi z nami kilku młodych zawodników. I będzie nam się możliwe łatwiej grało. Właśnie, będziecie mieli też dosyć mocne wsparcie w Warszawie, bo się odbiera tam brać chyba 400 osób. To powiedz, Paweł, to tak budujące jest, jak nie przegrywacie 0-3
Kielcach, a kibice jednak nie odwracają się od Was i cały czas dopingują do ostatniej sekundy i właściwie wierzą, no wierzą w ten produkt, który chcecie, tak jak powiedział tutaj trener, czyli oparcie na wychowankach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że jest to budujące. My to widzimy w tym meczu, kiedy przegrywaliśmy z Cracovią 0-3, doping był do końca. Naprawdę kibice wierzyli, że chociaż strzelimy tą jedną bramkę, tak, co było bardzo blisko. Także na pewno jest to budujące i od zawsze tak było, że kibice, ci najwierniejsi zawsze byli z drużyną. Było takie rozwiązanie, jak trener powiedział, że zastanawia się, że może to najlepsze nie trzeba od razu na początek rzucać i że może właśnie wejdziesz w drugiej połowie, żeby nie schodzić z boiska, jednak gdzieś tam swoim doświadczeniem i tym takim boiskową mądrością, bo chyba tak też trzeba powiedzieć. Bierzesz to pod uwagę, że może tym razem zacząć na ławce, a wejść na to ostatnie 40 minut, pół godziny? No oczywiście, trzeba wszystko brać pod uwagę. Trener widzi, obserwuje i mecze, i treningi, wyciąga wnioski i oczywiście, że może być też tak, że to, że jestem doświadczonym piłkarzem, nie znaczy, że muszę grać od początku, tak? Mogę wejść i też, kiedy będzie dobry wynik, kto wie. Może być tak, że ostatnie pół godziny czy druga połowa zadecyduje o tym, że możliwe, że wygramy mecz, tak? Także nie tylko ci podstawowi są piłkarze ważni, ważni też są ci, którzy siedzą na ławce i też powinni pomagać zespołowi. A jak się dzielicie z Marcinem Cebulą stałymi fragmentami? To zależy od strony, od nogi? No nie, nie, no po prostu i z prawej, i z spojrzenie, zewnątrz. Jedno spojrzenie, albo ja, albo on i to wszystko. A no właśnie patrzcie na Marcina i wtedy wiadomo, że on ma. Właśnie, powiedz panu. Nie, wręcz pozorom on chyba więcej ode mnie wykonuje. No właśnie, ty jako doświadczony piłkarz właśnie można powiedzieć. Ale to chyba dobrze, bo Marcin jest młodym piłkarzem, ma się uczyć i ma iść do przodu, tak? No to kiedy bym mu zabierał nawet te stałe fragmenty, no to by nie szedł do przodu, tak? Właśnie także, a dobrze to robi, no. Trzeba przyznać, że te jego wrzutki są bardzo dobre. Powiedzą, zrobił duży postęp, jak ty patrzysz tak na niego, no przecież widzisz koronę od paru lat i w ciągu tego ostatniego sezonu rzeczywiście to jest taki piłkarz, który no, gdzieś tam już nawet może o nim myśleć, no trener Dorna w najbliższej perspektywie? No oczywiście, obserwuję Marcina od dłuższego czasu, bardzo pozytywnie muszę o nim powiedzieć, ale też wymagam jeszcze więcej. Ja jako kolega z drużyny, starszy zawodnik, wymagam od niego jeszcze więcej i o tym rozmawiamy. On wie, czego ja od niego wymagam. Na forum nie będę może o tym opowiadał. Czy ty jesteś takim jego mentorem, bo teraz coś ty powiedział? Nie, ogólnie ze wszystkimi młodymi próbujemy rozmawiać. Oni też nas pytają o pewne rzeczy, także ta atmosfera w szatni jest naprawdę fajna. Ci młodzi ludzie chcą się uczyć i chcą pracować przede wszystkim, chcą się rozwijać. To jest budujące na pewno. A Michał przybył, bo to też jest taki chłopak, że no jak to się mówi, no nawet w tym meczu gdzieś tam ma tę sytuację i ta piłka go zawsze potrafi znaleźć, jak ty na niego patrzysz, bo to jest, niektórzy mówią, że warunków nie ma, ale Messi też nie ma i bramki strzela. No nie ma warunków, ale jest to silny zawodnik na pewno. Ciężko z nim, nawet w ostatnim meczu pokazał, przepychając się z tymi rosłymi obrońcami, że potrafi to robić, jest silny. Ale też musi wymagać od siebie jeszcze dużo więcej. Przede wszystkim no nie może, że tak powiem, tak jakby zamyka się w sobie. Trzeba zaskoczyć czymś przeciwnika, tak? Tak jak w pierwszej połowie rzucam do niego aut. Wydaje mi się, że był myślami gdzie indziej jeszcze po tej sytuacji. Nie do końca był skoncentrowany, a w ten sposób można zaskoczyć przeciwnika, tak, wykorzystując szybko daną sytuację. On nie był na to do końca przygotowany, dlatego musi jeszcze pracować nad sobą, moim zdaniem.